Coraz młodsze dzieci korzystają ze smartfonów i coraz bardziej się od nich uzależniają. Ekrany przyciągają wzrok na coraz dłuższy czas, co powoduje, że dzieci zaczynają mieć problemy zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Podczas międzynarodowej konferencji Uwaga Smartfon, która odbyła się w Katowicach, padł postulat wprowadzenia zakazu korzystania z takich urządzeń dla dzieci do 14 roku życia. Fatima Orlińska. Oglądam TikToka tak 2 godziny dziennie. Średnio 5-6 godzin codziennie na telefonie. TikToka, z YouTube'a. Tak, 2-3 godziny dziennie. Używam telefonu 3-4 godziny. Grają w gry, scrollują media społecznościowe i oglądają krótkie filmy, czasami też wykorzystując telefon do nauki. Tak nastolatkowie korzystają ze smartfonów, choć rodzice twierdzą, że nad tym panują. Na 2 godzinki dziennie. Minimalnie, bo ma zajęcia sportowe, dodatkowe, chodzi teraz na podwórko. Ja im aktualnie skracam, więc mało. A tak mniej więcej? Około 2 godzin. I myśli pani, że to jest taki wystarczająco optymalny czas? Moim zdaniem tak, ale dla nich nie. Co potwierdzają dane z raportu sporządzonego przez Fundację Projekt.pl i Instytut Pokolenia. Powstał on po to, by zaalarmować, że dzieci oraz młodzież mają problem ze smartfonami. Bynajmniej nie z ich obsługą, ale ze zbyt długim czasem wpatrywania się w ekran. Według danych z raportu aż 82% dzieci w wieku 9 do 17 lat codziennie korzysta ze smartfona, gdy łączy się z internetem, a 64% dzieci w wieku do 6,5 roku korzysta z urządzeń mobilnych, 25% z nich codziennie. Problemem jest jednak nie tylko czas. Te treści są nieprzystosowane, ta szybkość tego, zresztą mamy dzisiaj też, mówi się już o epidemii padaczki fotogennej, czyli dzieci trafiają, małe dzieci trafiają po prostu na oddział psychiatryczny z problemem tego, że są przebodźcowane. No jakby jest to dosyć nawet intuicyjne, że 2-letnie dziecko nie powinno takiego bardzo szybkiej, dynamicznej bajki oglądać, ale faktycznie mam wrażenie, że my rodzice jesteśmy zagubieni. Zagubione bywają też coraz częściej dzieci i młodzież, którzy zawyżają niechlubne statystyki dotyczące uzależnień. Badania wskazują, że dzieci w wieku już nawet 7-8 lat mogą przejawiać niepokojące symptomy uzależnienia od korzystania z internetu. Psychologowie i psychiatrzy zwracają też szczególną uwagę na cyberpornografię, po którą dzieci sięgają dziś mając średnio 9 lat. Rodzicom najlepiej chyba rozpoznać to, że dziecko utraciło dawne zainteresowania i pasje, które właśnie na przykład realizowało w realu, a teraz już przestaje grać w piłkę, przestaje na przykład chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, zaczyna zaniedbywać to, co dawniej było dla niego właśnie czymś radosnym, inspirującym i zaczyna się poświęcać tylko aktywności w internecie. Raport Smartfon tak ale z głową opublikowano we wtorek podczas międzynarodowej konferencji Uwaga Smartfon, na której specjaliści ze zakresu psychologii, psychiatrii, pedagogiki i cyfryzacji rozmawiali o problemie uzależnień od korzystania z tych urządzeń. Jak podkreślają organizatorzy, chodzi o uświadamianie przede wszystkim dorosłych, bo dziecko, które widzi dorosłego z telefonem w ręce, nie uwierzy, że nadmierne korzystanie ze smartfona jest szkodliwe.